Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pani Katarzyna Szkaratnik. Pani doktor, mimo że miałem nie mówić, to muszę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o korespondencji. Dlaczego czyta pani czyjąś korespondencję, jaka to korespondencja i będziemy mówić o książce, która właśnie została wydana. Co to za książka? Zacznijmy od tego. Książka, tutaj pozwolę sobie ją pokazać, to wybór korespondencji Józefa Pilka z lat 36-95 pod tytułem W atmosferze ksiąg, gór i bliskich dusz. Mam nadzieję, że prezentuje się elegancko, nie tylko jeśli chodzi o przednią stronę okładki, ale też imponująco, jeśli chodzi o objętość, ale myślę, że najważniejsza jest jej zawartość, o której mam nadzieję, że nieco Państwu powiem. Kim był Józef Dziękuję Pilch? Za zaproszenie do programu. Kim był Józef? Tak, zapytam tak. Kim był Józef Pilch? Wiele osób zaczyna od pytania, czy był w jakiś sposób spokrewniony z tym najsłynniejszym Pilchem, literatem z Wisły, niedawno zmarłym. Otóż jeśli założyć, że wszyscy Pilchowie mają jakieś gniazdo rodzinne w Wiśle, to z pewnością gdzieś tam kilka wieków wstecz mieli jakichś wspólnych przodków, ale ten nasz Pilch, o którym ja zamierzam tu chwilkę Państwu poopowiadać, był przede wszystkim związany z Ustroniem, a konkretnie z jego dzielnicą Goje, mimo że większą część swojego długiego życia spędził w Goleszowie, czyli blisko tutaj Ustronia, jak wszyscy z Państwa doskonale wiedzą. To jednak z Ustroniem związał się także swoją pracą zawodową. Przez 33 lata był głównym księgowym w PZS w Ustroniu, jak również pracą badawczą, ponieważ przede wszystkim był bibliofilem, ale także badaczem i popularyzatorem dziejów Śląska Cieszyńskiego, no i właśnie głównie Ustronia. Można powiedzieć, że jego dorobek tutaj dla Ustroniaków w tym zakresie jest największy. Ale powiedziałabym za Władysławem Oszeldą, który stwierdził tak już w latach 70., że łatwiej by mu było wyliczyć, czym się Józef Pilch nie zajmował, niż czym się zajmował. Był działaczem kulturalnym, spółdzielczym, społecznym, ale też pamiętnikarzem. Zdobył sporo nagród w ogólnopolskich konkursach na wspomnienia. Tutaj dodam, że 3 strony tej książki zajmuje wyliczenie samych nagród i odznaczeń, którymi został uhonorowany. Był również biografem, tworzył hasła nawet do Śląskiego Słownika Biograficznego i Polskiego Słownika Biograficznego, więc można powiedzieć do tego najważniejszego tego rodzaju wydawnictwa w Polsce. I był także publicystą. Co warto podkreślenia, to fakt, że zarówno warsztat historyka, jak i swoją szeroką erudycję nabył we własnym zakresie jako autodydakta, ponieważ ze względu na trudne warunki materialne, konieczność utrzymywania owdowiałej matki i rodzeństwa, ukończył jedynie 7-klasową szkołę powszechną, mimo że miał zarówno predyspozycję, talent, jak i chęci do kontynuacji nauki. Warto tutaj zaznaczyć, że do jednej klasy chodził z profesorem Janem Szczepańskim w Ustrońskiej Szkole Powszechnej nr 2 i kontynuowali po latach tę swoją młodzieńczą szkolną znajomość. I między innymi również Jan Szczepański jest korespondentem Józefa Pilcha, którego listy można znaleźć w tym oto tomie. Z kim jeszcze korespondował Józef Pilch? W tym wypadku również łatwiej by mi może było powiedzieć, z kim nie korespondował. Otóż osób, z którymi wymieniał listy i karty pocztowe, jest tutaj w tej książce 74. Natomiast można powiedzieć, że jest to szacunkowo połowa wszystkich osób, które do niego pisały, a może nawet było więcej takich, które zwracały się do niego w jakiejś sprawie okazjonalnie. To, co tutaj wybrałam, to 185 listów i kart pocztowych, a wyselekcjonowałam je z ogromu materiału, mianowicie całości tego korpusu, którym dysponowałam, było około 3470 jednostek, z czego spora część to były rzeczywiście takie kartki okolicznościowe, świąteczne. No ale przez to wszystko trzeba było jakoś przebrnąć, ze wszystkim się trzeba było zapoznać, żeby wybrać właśnie to, co no moim subiektywnym zdaniem jest jakieś najlepsze i najciekawsze i najbardziej też przekrojowy sposób pokaże szerokość horyzontów samego Józefa Pilcha.
jego niesamowitą osobowość, no i właśnie rozliczne kontakty, które utrzymywał z osobami z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego, właśnie z bibliofilami, ze spółdzielcami. Także nie wiem, czy tutaj rzucać już jakimiś przykładowymi nazwiskami, bo to może takie najbardziej będzie też obrazowe, prawda, i interesujące. Otóż z osób powszechnie znanych, myślę, że jako ciekawostkę mogę tutaj przywołać nazwisko profesora Jana Miotka, z którym Józef Pil konsultował się w sprawie odmiany nazwy tego przysiłka, w którym mieszkał, czyli Goje, czy powinno się mówić i pisać Gojów czy Goi. Jeśli tu Państwo są zorientowani w tym, co o polszczyźnie mówi profesor Miotek, można się domyślić jego odpowiedzi, ale zainteresowanych oczywiście odsyłam mu książki. Z takich bardziej znanych postaci myślę, że warto wspomnieć również o pisarzu Janie Wiktorze, autorze między innymi Orki na Ugorze. Z pisarzy czy pisarek na pewno takim znanym nazwiskiem jest również Irena Krzywicka, dość kontrowersyjna pisarka, autorka Wyznań Gorszycielki, z którą już w latach 50. Pilch polemizował jako z autorką powieści biograficznej poświęconej jej teściowi Ludwikowi Krzywickiemu, znanemu naukowcowi. Z takich pierwszoplanowych postaci ze świata naukowego myślę, że warto wspomnieć na przykład profesora Leona Marszałka, wicedyrektora Biblioteki Narodowej i głównego redaktora Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN-u. No, sądzę, że warto przede wszystkim też zwrócić uwagę na osoby związane ze Śląskiem Cieszyńskim i z pewnością tutaj znane wszystkim widzą programu, począwszy od profesora Daniela Kadłubca, przez niedawno zmarłego pana Władysława Sosnę, doskonałego znawcę historii ewangelików na Śląsku Cieszyńskim, przez Tadeusza Kopoczka, przez Marię Waldasównę, również dość, powiedziałabym nawet ekscentryczną osobowość, prawda, nie tylko pisarkę, ale też pionierkę kobiecego lotnictwa i bardzo barwną osobowość, której listy są, myślę, niezwykle atrakcyjne. Z takich postaci jeszcze związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, a takich bardziej historycznych, myślę, że warto wspomnieć Ryszarda Krynickiego, czyli jednego z liderów Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej i Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Siła, z którym Pilch również był związany. Tak więc tych różnych tutaj postaci jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, właśnie tak jak wspomniałam, z różnych sfer życia. No ale głównie też ci cieszyńscy regionaliści. Jan Broda, wspomniany już tutaj Władysław Oszelda, Jan Krop, znany polonista i dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Tak więc sądzę, że tutaj te różne wątki regionalne no, wybijają się na pierwszy plan i dla wszystkich odbiorców ze Śląska Cieszyńskiego będą no, szczególnie klapujące. I nie tylko zagadnienia językoznawcze są tutaj w tej korespondencji, ale też pewnie i historia, i kultura, i takie no, życie codzienne. Podejrzewam, że tak, w tych listach jest. Podzieliłam tę korespondencję na 8 rozdziałów, jakby skupionych wokół konkretnych tematów. Pierwszy to wspomniane już tutaj, to znaczy może nie będę tego po kolei wymieniać, ale rzucę wszystkie te tematy, które się tutaj pojawiają. Więc przede wszystkim jednak historia Śląska Cieszyńskiego. Tutaj również na przykład postać, bo sporo załoziaków tutaj występuje, postać Józefa Mazurka, nie tylko znanego lekarza, ale i właśnie historyka, no przede wszystkim ofiar II wojny światowej na Zaolziu. Więc ta historia Śląska Cieszyńskiego, ale też szersza, jeśli zapyta Pan może o jakieś najbardziej sensacyjne czy interesujące wątki, to tutaj jeszcze wspomnę konkretniej coś na ten temat. Później kwestia kultury Śląska Cieszyńskiego, więc na przykład sprawa też wydania słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego. To jest, myślę, również wszystkim widzom portalu OX znana pozycja. Mówię o tym grubym słowniku, którego pierwsze wydanie ukazało się tuż po śmierci Pilcha, który był jego inicjatorem i jednym z autorów. To jest ten słownik w takiej różowej, bardzo charakterystycznej okładce, wznowiony, poszerzony 10 lat później.
Więc jest to również jeden z wątków tego rozdziału dotyczącego kultury śląsko-cieszyńskiego. Wspomniany również wątek spółdzielczy i myślę, że tu już od razu mogę jako taką ciekawostkę dla osób niezwiązanych stricte ze spółdzielczością napomknąć, że pojawia się na kartach tej książki także postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który jako 7-latek był z matką na czasach Ustroniu właśnie, na czasach organizowanych przez warszawską spółdzielnię spożywców, właśnie tutaj jak gdyby u spółdzielców, na zaproszenie spółdzielców z Ustronia. Dlaczego ten wątek pojawia się w korespondencji Pilcha? Otóż okazało się, że po wielu latach, to w latach 70., 80., czyli pół wieku później, on był jedną z niewielu osób, które były posiadaczami zdjęcia pamiątkowego, na którym właśnie między innymi występuje ów późniejszy poeta Krzysztof Kamil Baczyński, w związku z czym również jego główny biograf Wiesław Budzyński zwracał się do Pilcha z prośbą o wypożyczenie tego zdjęcia na potrzeby właśnie książki biograficznej o Baczyńskim. Wspomniany już przeze mnie również wątek Polskiej Partii Socjalistycznej i Socjalno-Demokratycznej wcześniej i owego Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego Siła, któremu Pilch również zawdzięczał swój rozwój i pęd do samokształcenia i które to stowarzyszenie dało mu też impuls do tworzenia własnej biblioteki i w tym stowarzyszeniu udzielał się też w amatorskim ruchu artystycznym. Był z nim przez wiele lat związany jako reżyser sztuk teatralnych i chórzysta. Poza tym nie mogło się tutaj nie pojawić takie zagadnienie jak sprawy ustrońskie, rozmaite motywy dotyczące właśnie samego Ustronia, który był dla Pilcha najistotniejszy. Tu także korespondencja z Janem Wantułą, któremu miałam przyjemność poświęcić poprzedni tom tego rodzaju, który opracowałam, mianowicie wcześniej pracowałam nad tomem korespondencji Jana Wantuły, który ukazał się w 2017 roku rocznicowo i tu muszę napomknąć, może od tego powinniśmy zacząć, że ta książka nie ukazała się od tak sobie, tylko właśnie okolicznościowo z okazji 25-lecia śmierci Józefa Pilcha, które przypadało w zeszłym roku. No i tak udało się wydać ten tom jako taki mocny akcent na zakończenie tego 2020 roku. Również niezwykle intrygującym tematem są, czy takim działem, są listy pisane przez osoby pochodzące ze Śląska Cieszyńskiego, a zamieszkałe w dalekim świecie, jak to nawet tytuł tego rozdziału głosi, mianowicie czy to we Francji, czy za oceanem, i to nie tylko za oceanem należy rozumieć jako USA, ale także Australię, ponieważ sporą część tego rozdziału stanowią listy wymieniane z ustrońskim Żydem Ottonem Ginholcem, który został zmuszony w 1968 roku wraz z rodziną emigrować i trafił właśnie do Melbourne w Australii, a później już pod koniec lat 80., gdy można było tę żelazną granicę jemu przekraczać, to również tutaj gościł w Ustroniu. Jeszcze wielu ustroniaków go pamięta, do ostatnich właściwie lat swojego życia tutaj z żoną przylatywali. Ale wśród tych listów, powiedzmy, emigrantów z dalekiego świata są również wiadomości od pani Michejdy Pinno. Myślę, że o postaci także, której nie trzeba przedstawiać i w ogóle o rodzie Michejdów jest bardzo wiele. Myślę, że to nazwisko jest najliczniej reprezentowane w dość obfitym indeksie osobowym. No i ostatni rozdział, o ile któregoś nie pominęłam z tych 8 po drodze, ale ostatni, a wydawałoby się, że najważniejszy, mianowicie korespondencja z rozmaitymi bibliofilami, chociażby z Ludwikiem Broszkiem, tutaj znanym kustoszem Muzeum Cieszyńskiego i w ogóle znakomitym bibliografem i niesamowitą postacią, jeśli chodzi o wiedzę o regionalnym naszym piśmiennictwie. Już teraz sobie przypomniałam, jaki to rozdział mi wypadł z głowy. Otóż na osobny rozdział zasłużyła sobie korespondencja z Alojzem Targiem, drugim obok Broszka najbliższym przyjacielem Pilcha, który był z kolei kustoszem w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. A dzięki temu, że rodzina Targa przekazała
rodzinie Pilcha jego listy. W tym rozdziale akurat mamy taki dialog, czyli jak gdyby toczą ze sobą rozmowę, ponieważ też powinnam od tego zacząć. Oparłam się głównie na archiwum domowym, czyli te 3470 wiadomości pochodzi właśnie z archiwum domowego Pilcha, ale na szczęście nie tylko są to listy i karty, które do niego przychodziły, lecz także kopie niektórych jego wiadomości i ostatecznie wśród tych 185, które trafiły do książki, 22 wiadomości są autorstwa samego Józefa Pilcha. Także myślę, że tutaj streściłam całą książkę, ale akcent, taki smaczek pozostał na koniec zarówno tej mojej wypowiedzi, jak i na koniec książki. Otóż dla mnie najbardziej poruszającą częścią jest aneks. Paradoksalnie wydawałoby się, że aneks to są jakieś materiały uzupełniające, ale to, o czym właśnie mówię, trafiło do aneksu ze względu na swój odmienny charakter niż pozostała korespondencja. Otóż są to fragmenty listów, które Pilch pisał z obozu pracy przymusowej w Niemczech w latach 40-42 do siostry i szwagra. One tutaj, te listy, dotarły, chociaż przypuszczam, że nie wszystkie, ponieważ niecałych 50 bodajże jest, a w drugą stronę, czyli listów od siostry i brata, zachowało się prawie dwa razy tyle. Ale oparłam się na tym, co przetrwało i sądzę, że właśnie takie fragmenty przekrojowe z tych dwóch lat pobytu w obozie tworzą niesamowity i głęboko właśnie poruszający obraz tych warunków życia i refleksji samego Pilcha i pokazują to, jaką był osobowością już wówczas, jeszcze jako młody człowiek, 30-latek, właśnie tam skazany na te roboty przymusowe, jako właśnie zdeklarowany Polak, który nie podpisał policyjny. Także najlepszy na końcu. Dobrze, ja bardzo jestem zasłuchany, ale nie chciałem też pani przeszkadzać w prezentacji swojej książki. Proszę ciąć tam w połowie zdania, bo jak ja się rozgadam, to trudno mnie poskromić później. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy do zakupu książki. Pani Katarzyna Szkaradnik była naszym gościem i życzymy Państwu dobrego tygodnia. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.